Idziecie do domu i powiedziecie, wygarnę matce, a ktoś ci mówi, bardzo się cieszę, wygarnij matce, jeszcze ode mnie i dołóż trochę. Co mi tu moją mamusię będziesz napuszczał mnie na moją mamusię kochaną? Wiecie, dlaczego my wiele rzeczy robimy? Bo to ja robię. A gdyby się okazało, że to nie ja, to ja nagle tego nie chcę robić. Pamiętam, jak rozmawiałem z dziewczyną, która miała konszachty z demonami i wbijała sobie szpilki, po prostu igły sobie wbijała. Ja mówię, dziewczyno, na litość boską, po co ty to robisz? Przecież to żadnej przyjemności w tym nie ma, przecież to cię boli. Boli, proszę księdza, potwornie. Dlaczego robisz? Bo ja tak chcę. Drodzy bracia i siostry, chyba doświadczeniem każdego z nas jest poczucie, że do Pana Boga to nam daleko, że między nami a Panem Bogiem to jest spora przestrzeń, no bo Pan Bóg jest taki prawdziwy, a my nieraz kręcimy, bo Pan Bóg jest tak czysty i prosty, a my nieraz tak w złym tego słowa znaczeniu skomplikowani. Ale zazwyczaj się oczywiście czujemy przy Panu Bogu tacy mali. Ale jest jedna rzecz, nie wiem, czy się zgodzicie, która nas od Pana Boga niejako tak oddziela. Paradoksalnie, że to my się czujemy od Niego lepsi. Jak tak z ludźmi rozmawiam, to jest taka jedna dziedzina, że ludzie mówią, ten Pan Bóg to w jednej sprawie to On jest taki niedobry. Zaraz powiem, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że Pan Bóg, no właśnie to, co powiedziałem, że jest niedobry, że te wojny w Starym Testamencie, że te okrucieństwa, że ci Żydzi tak rżnęli te narody pogańskie i Pan Bóg tak na to patrzył, a w ogóle i dziś ludzie na nowotwory chorują, wypadki są straszne, a ten Pan Bóg wszechmocny i tak nic nie reaguje, to my się nad kotem ulitujemy, to my się nad kanarkiem ulitujemy. Proszę Państwa, gdybym ja komuś dał was władzę uzdrowienia wszystkich ludzi na świecie z nowotworu, każdy z was powiedziałby, księdza, natychmiast, od razu, już, niech się najszybciej, niech cię biedacy przestaną chorować. To każdy z nas by to zrobił. Gdybym dał wam władzę nakarmienia wszystkich ludzi w Afryce, czy natychmiast byście tego nie zrobili? A Pan Bóg ma taką władzę. I nie robi. I nam się wydaje, że on coś taki niby dobry, czuły. Proszę Państwa, dzisiejszy świat nas oddziela od Boga tym, że świat jest przepełniony materializmem, a Bóg nas wzywa do duchowości, że to, co powiedziałem, Bóg jest czystą miłością, a na świecie jest tyle nieczystej pseudomiłości, że Pan Bóg to jest pełen takiego pokoju, a my jesteśmy pełni niepokoju. Ale jest jedna wielka różnica między światem i mentalnością świata, którą my jakoś przyjmujemy, a Panem Bogiem, że właśnie czujemy, że nie możemy się dogadać. To jest kwestia wolności. W stosunku do wolności, naszego doświadczania wolności, naszych poglądów na wolność. Dlaczego ja o tym wszystkim mówię? Ponieważ dzisiaj Pan Bóg powiedział tak. Kładę przed wami dwie drogi. Przekleństwo i błogosławieństwo. Kładę przed tobą szczęście i nieszczęście. I wybieraj. Jesteś wolny. Wiecie, na czym polega, że my się z Panem Bogiem często nie możemy dogadać? Właśnie na tym, jak wolność rozumie Pan Bóg, a jak wolność rozumiemy my. My wszyscy jesteśmy za wolnością. Cały świat teraz ma, przepraszam, hopla na punkcie wolności. Jak tylko ktoś zagrozi naszej wolności. Jesteśmy wolni, wolni, wolni. Ale z tą wolnością, to jeszcze o tym powiem, to różnie bywa. Natomiast Pan Bóg naprawdę jest wolny, i naprawdę wolność szanuje, jest smakoszem miłości, jest koneserem wolności i domaga się wolności pełnej. Pan Bóg nam mówi, przed tobą dwie drogi. Możesz dzisiaj przyjąć komunię, możesz wrócić do domu, poczytać Pismo Święte, a możesz kogoś obgadać, możesz sobie wieczorem film z czerwoną kropką obejrzeć. Jesteś wolny, piorun ci w telewizor nie walnie. Chyba żeby, ale to nie Pana Boga pewnie ta sprawa będzie. Jesteś wolny. Możesz jutro wstać rano i pomyśleć, co tu dobrego zrobić, a możesz od jutra wstać rano i kombinować, jak tutaj kogoś okraść, wykiwać. Jesteś wolny. Proszę zwrócić uwagę, jak Pan Bóg to szanuje. Jezus powiedział Piotrowi, Piotrze, jutro zgrzeszysz. Koniec. My, gdybyśmy wiedzieli, że nasz przyjaciel ma ciężko zgrzeszyć, stary, nie chodź tam jutro, nie możesz zgrzeszyć, wycofaj się. Ile kobiet, ile matek, 30, 40 lat, mówi, synku, nie pij, nie grzesz, módl się, chodź do kościoła.
A Pan Jezus tak właśnie... Właśnie tu nam się rodzą podejrzenia co do Pana Jezusa, czy On jest dobry. Piotrze, jutro zgrzeszysz. Koniec wypowiedzi. I zgrzeszył, ciężko zgrzeszył, zdradził. Bogaty młodzieniec przyszedł do Pana Jezusa i powiedział, że chce pójść do nieba. Jezus mówi, zostaw wszystko, pójdź za mną, a on odszedł smutny. I Jezus go w ogóle nie wołał. My byśmy wołali, stary, wiesz, są katechezy neokatechumenalne, byś wstąpił, jeszcze byś przeczytał książkę, zastanów się, poczekaj jeszcze moment. A Jezus stał, a ten odchodził od Chrystusa i od swojego powołania. A Jezus stał i nic nie mówił. Czy w przypowieści syn marnotrawny? To była przypowieść, ale to pokazywało mentalność Jezusa. Przyszedł chłopak, no już dorosły, mężczyzna, ale młody człowiek, ojcze, daj mi połowę mojego majątku i poszedł w świat puszczać majątek. Ojciec dał, idź. Drodzy Państwo, my byśmy powiedzieli, a synu, nie dam ci, a przedstaw projekt, na co ty to wydasz? Co ty zamierzasz z tym zrobić? Czy ty jesteś odpowiedzialna? Gdzie w życiu? Gdzie ci ja tam pół majątku dam? Ja muszę cię przyjrzeć, a jak ci dam, to będę kontrolować. A tamten ojciec dał pół majątku, idź. To on chyba nie kochał tego syna. A właśnie, proszę Państwa, problem polega na tym, że kochał. Problem polega na tym, że kochał. Czy Judasz wreszcie? Jezus wiedział, że Judasz już szykuje zdradę. Próbował go zatrzymać pocałunkiem, dał mu kawałek chleba, mówił do niego Judaszu po imieniu. Chciał go cały czas zatrzymać. Ale ilu ludzi dzisiaj powiedziałoby, Judaszu, zamykam cię na klucz, nigdzie nie pójdziesz, do żadnych do Sanhedrynu nie pójdziesz, bądź siedź mi tu w domu. Zdrajcą nie pozwolę. Ludzie się zamykają w domach przecież, naprawdę się zamykają, szantażują się. My jesteśmy wychowani w takim świecie opiekuńczym, przepraszam, kobiecym. Kryzys męskości dotyczy też tego, że właśnie my jesteśmy totalnie przyzwyczajeni, że jak ktoś coś ma źle robić, to mu się mówi, zabrania, sugeruje, to mu się to, żeby wyperswadować z niego. Tak działają kobiety. Ojciec szybciej powie w rodzinie. Syn powie, idę zrobić głupstwo. Chcesz, syneczku, to idź. Matka, błagam cię, dziecko drogie, co ty chcesz zrobić? Zostaw go, niech idzie. Mężczyzna prędzej pozwoli człowiekowi popełnić błąd. Tylko, że od razu jedną rzecz zaznaczę. Popełnienie błędu uratowało nieraz jednego człowieka. Popełnienie błędu uratowało człowieka, popełnienie błędu uratowało Piotra. Jezus dopuścił zdradę i ta zdrada dopiero nim wstrząsnęła. Proszę Państwa, dopuszczenie, że człowieka puścimy i powiemy zrób, jest oczywiście wielkim ryzykiem. To jest jak operacja wielce ryzykowna, ale to jest niekiedy jedyna szansa, żeby człowieka uratować. Piotr, Jezus też ratował Judasza. Zamknięciem by go nie uratował, absolutnie. Ratował go, dając mu wolność. Powtarzam, my jesteśmy wychowani w tym świecie, że konsekwencje, ktoś za nas zawsze naprawi konsekwencje, ktoś się za nas wstawi, ktoś za nas będzie myślał dobrze. Jak żeśmy w dzieciństwie stłukli wazon, to mama posprzątała, 10 minut było kazania, a potem już było, syneczku, nie płacz. Jak żeśmy rozsypali cukier, mama posprzątała, nic się nie stało. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że możemy sobie robić źle, bo ktoś za nas będzie myślał dobrze. Proszę Państwa, no żyjemy jeszcze w świecie, w którym jest dużo socjalizmu i państwa opiekuńczego. Wielu ludzi żyje beztrosko. No. Zawsze mi chleb w jakiejś jadłodajni dają. Jak się dziecko pocznie, urodzę, oddam do domu dziecka. Państwo mi dziecko przyjmie. Proszę Państwa, w Polsce nikt z głodu nie umiera. Jeśli umiera, to na własne życzenie. Widziałem domy dziecka, czekają na dzieci, nieraz piękniejsze niż nasze domy. Ja, broń Boże, nie podważam sensu ich budowania, tylko że taki jest świat. Żyjemy w takiej mentalności. Kibice się biją, kibice się umawiają na bijatyki, policja za nim jeździ, żeby tych chłopów rozdzielać. Bandziorzy się umawiają na bijatykę w lesie, policja jedzie, do was do domu nie przyjedzie, jak weźmiecie ze złodziejem, ale za nim jeździ, mówi, nie bijcie się, błagam, nie bijcie się. Rozdzielać, psycholog przyjeżdża, pogotowie za nim jedzie. Jeden pan powiedział, jak rozwiązać problem stadionów. Przed stadionem ułożyć worki na zwłoki ludzkie. I każdego, kto wchodzi na stadion, pytać, stary, możesz zginąć. Tu już czekają zwłoki, worki na zwłoki ludzkie. Wchodzisz tam? Tam siedzi banda facetów z nożami. Idziesz na ten mecz? Proszę Państwa, ale bandziorzy się biją, bo wiedzą, że jak się zaczną tłuc, to firmy ochroniarskie będą ich rozdzielać, a pogotowie już czeka, żeby plaster założyć bandziorowi. Rozwiązanie drastyczne. Na pewno, gdyby tak wpuścić tych bandziorów na stadion bez policji, bez karetki pogotowia,
Mogłoby być parę trupów, ale problem by się rozwiązał po miesiącu. Ludzie by się opamiętali, zastanowili się, czy ja na ten mecz chcę iść. Żyjemy w takiej mentalności i dlatego nam się Bóg wydaje jako obcy, okrutny i nieczuły. My nieraz jesteśmy zaskoczeni. Panie Boże, to Ty mi tak pozwolisz zrobić głupstwo? Ja chcę zrobić głupstwo, ale Panie Boże, przeszkadzaj mi, no. Pamiętacie Państwo, jak wszedł nowy ryt spowiedzi, to były lata 80. Ten ryt może niektórzy księża stosują, ale z tego, co tak pytam, podpytuję ludzi, to nie wszyscy, że na początku się mówi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, pozdrawia się, mówi. I potem jest taki fragment, że ksiądz zachęca penitenta, żeby szczerze wyznał grzechy. No nie zawsze tak zachęcamy, przepraszam bardzo, że nie stosujemy tego rytu kościelnego. Ale kiedyś jeden z księży opowiadał, że przyszedł taki kajtek 10-letni do niego do spowiedzi. Powiedział w imię Ojca i Syna, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ostatni raz u spowiedzi świętej byłem tam 2 miesiące temu. I cisza. I ksiądz mówi, no spowiadaj się. Teraz mnie ksiądz będzie zachęcał. Proszę, niech mnie ksiądz zachęca. I my, proszę Państwa, trochę jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że my przychodzimy do kościoła i tak marny jestem, grzesznik jestem. No niech mnie ksiądz przekonuje, że tak nie jest. A nieraz jak ktoś przyjdzie, powie przy księdza, marny jestem, głupi jestem. Ja mówię, zgadzam się. No jak ksiądz chce tak? Niech mnie ksiądz zaprzecza. No przecież ty się lepiej znasz ode mnie. Skoro mówisz, że jesteś marny i głupi, to chyba tak jest, no. Nic ze mnie nie będzie. To ja mówię, następny proszę. Dlaczego ksiądz tak mnie potraktował? No powiedziałeś mi sam, że nic z ciebie nie będzie. No to po co mamy tracić czas? Widzicie Państwo, jakie gierki, jakie chwyty. Państwo opiekuńcze i Kościół opiekuńczy. A Bóg mówi, co chcesz, abym ci uczynił? My się zniewalamy. Tak się przyzwyczailiśmy do tego zniewolenia, do takich tych właśnie różnego rodzaju gierek. Dziewczyna chłopaka zniewala seksem, no to on ją zniewala czułymi słówkami. Rodzice zniewalają dzieci często pieniędzmi. Matka zniewala syna właśnie tą opieką. Matka potrafi tak syna zniewolić opieką, czułością, przyznając mu wszystko rację. Ty, synku, taki biedny jesteś, ten świat taki okrutny, nikt cię nie rozumie. Śpisz do 10:00, no przecież świat powinien zrozumieć, że chłopiec powinien spać do 10:00. 25-letni chłopiec. I ona wie, że jak go żona rugnie, to gdzie synek przyjdzie? Do mamy przyjdzie. Już został tak przez 25 lat uzależniony przez matkę, że ona ma go w ręku. Przyjdź, syneczku, tam ta teściowa, to ona ci nie zrobi takich kopytek, jak ja ci zrobię. Proszę Państwa, to są fakty. Faceci chodzą najeść się do mamy. I mówi, ale ten syn to mnie kocha. Między mną a moją matką jest metafizyczny związek, oparty na kopytkach. Proszę Państwa, i my to nazywamy to zniewoleniem. A Maryja wam się na Golgocie nie wydaje podejrzana? Jej syn umiera, ona tylko płacze? Nie ratuje, nie próbuje coś krzyczeć, rzucać się, rozdzierać szaty. Ona wie, że jej syn wie, co robi. Proszę Państwa, dla matki jest tak bardzo ważne, co o jej dziecku mówi otoczenie. Synku, już o tobie mówią na osiedlu, że ty jesteś taki i taki. Synku, to o tobie ludzie mówią. Nie możesz tak, bo ludzie, co ludzie o tobie powiedzą? Co mówili o synu Maryi? Że postradał zmysły, że zwariował. Co robiła Maryja? Nic. Mój syn jest wolny, mój syn jest piękny, mój syn jest mądry i wie, co robi. A co ludzie mówią, to jest nieważne. Ja wierzę w swojego syna. Mój syn jest wolny, jest pięknym człowiekiem, został pięknie wychowany, jest odpowiedzialny, dojrzały, dostał wolność i z niej dobrze korzysta. Jaki świat Biblii, jaka Maryja jest tutaj inna. Proszę zwrócić uwagę, że właśnie, żeby komuś dać taką wolność, trzeba go bardzo kochać i bardzo chcieć dla niego dobra. My często, obdarowując kogoś dobrem, tak naprawdę myślimy o swoim biznesie. Ja to już kiedyś mówiłem. Przecież gdyby przyszedł do ciebie twój kolega, przyjaciel i mówi tak, słuchaj, zastanawiam się, co studiować po maturze. Czy iść na germanistykę, czy iść na afrykanistykę? Większość z nas powie, stary, na germanistykę idź oczywiście. Po co ci afrykanistyka? Dlaczego tak powiemy? Bo my myślimy po swojemu. Bo ja się tam Afryki boję. Sama Afryka. Proszę zwrócić uwagę, że jak idziemy ze znajomym, że któryś chce sobie kupić płaszcz,
to on mówi, ty który ten płaszcz kupić? To co my mówimy? Ja bym kupił ten. Nie mówimy, tobie do twarzy będzie w tym. Tylko my mówimy egoisty, ja bym kupił ten. Ja się nie pytam, jaki ty byś kupił, tylko ty mi doradź, jaki mi będzie dobrze. My często ludzi nie słuchamy ich świata, tylko narzucamy im swój świat. Swój świat. Pamiętajcie, jeśli kogoś kochasz, daj mu wolność i pozwól mu odejść. Jeśli cię kocha, wróci. Jeśli nie wróci, nigdy cię nie kochał. Oczywiście, proszę Państwa, ta zasada wolności, o której mówię, stosuje się wobec ludzi dorosłych i odpowiedzialnych. To nie to, że pięcioletni synek powie, mamo, wyprowadzam się z domu, a mama powie, no tak, syneczku, oczywiście. Nie, mama drzwi zamknie, powie, siedź w domu. Czy mąż powie do żony, idę spać z koleżanką, a żona powie, tak, idź. Nie, żona powie, nie, ale w pewnym momencie jest pewna granica tego. Skoro tak chcesz, to idź. Skoro tak. Oczywiście, że my człowieka w chwili jakiejś rozpaczy powinniśmy powstrzymywać, więc proszę tego nie traktować tak bezwzględnie, ale jest moment, kiedy mówimy, skoro tak chcesz, to idź i zrób. I wtedy często człowiek ten wtedy się opamięta. Nie chcę tu, proszę Państwa, mówić szczegółów, bo chodziłoby o moje bardzo jakieś intymne rzeczy osobiste i musiałbym powiedzieć tu o innych rzeczach, ale miałem parę takich sytuacji w życiu, że właśnie czekałem, że ktoś mnie będzie przekonywał, zatrzymywał. A on pewnie powiedział, rób co chcesz. W pierwszej chwili jest taki ból. Jak on tak śmiał, tak ze mnie zrezygnował, tak widać mu na mnie nie zależy, tak zostawił mnie samego, tak? Przede wszystkim jesteśmy wściekli, że myśmy swoją gierkę prowadzili, a on ją przerwał. Ale potem w tej wolności czujemy się wielcy. Proszę mi wierzyć, wielu ludzi, wielu tych panów, o których mówię, uzależnionych od mamy, nigdy nie poczuło się wielkimi, bo są uzależnieni. Człowiek się czuje wielki, kiedy dostaje wielkie zadanie. Kiedy dostaje wielkie zadanie, czuje się wielki. A jak mnie ktoś zniewoli, to ja nie mam wielkich zadań. Ja robię wszystko to, co on chce. Chcemy wolności, ale proszę mi wierzyć, tak się przyzwyczailiśmy do tego, że ktoś za nas myśli, że ktoś będzie nas bronił, że pozwalamy sobie na ryzykowne akcje, bo ktoś nas będzie bronił, ktoś nas przywoła do porządku. Naprawdę wielu młodych ludzi szaleje, rzucają się w jakieś rzeczy, bo gdzieś pod świadomości mówią, matka i tak mnie z tych grzechów wyciągnie. Zawsze mnie wyciągała z tarapatów. Ja się pakowałem w tarapaty, bo mama zawsze stała z tyłu. I ona mnie zawsze wyciągała. Wezmę sobie trochę narkotyków. Gdybym przedobrzył z tymi narkotykami, matka mi wszystko załatwi. Terapię mi załatwi. Matka będzie na Jasną Górę chodzić. Ona wszystko załatwi. Proszę mi wierzyć. Właśnie zniewolenie jest sytuacją, gdzie my szarżujemy za bardzo. A gdyby matka powiedziała, synku, pomodlę się za ciebie, ale ja czuję, że jak wejdziesz w te narkotyki, to już skończysz, koniec będzie z tobą. Mamo, to ty tak mówisz lekko? To ty tak potrafisz powiedzieć? Chcemy wolności, ale lubimy, kiedy ktoś za nas myśli. Kiedyś idąc Starym Miastem w niedzielę, tutaj na mszę do Świętej Anny, gdzieś tam przy Barbakanie, pogoda taka jak dzisiaj. Tłok niemiłosierny, ale niemiłosierny. Spotykam znajomych, rodzinka, małżeństwa. Stanęliśmy tutaj z boku i wszyscy nas obtrącają, wszyscy... No chodźcie, staniemy tutaj, przecież tłum ludzi wali. Co robicie? No przyszliśmy tak trochę się zrelaksować tutaj w niedzielę. Ja mówię, ale w taki ścisk i w taki tłok przyszliście się zrelaksować? I ten mój znajomy mówi, ja też właśnie się tak zastanawiam, ale skoro tyle ludzi tu przychodzi, to tu jest chyba fajnie, nie? To jest niesamowite. Proszę Państwa, skoro tyle ludzi to robi, to jest chyba fajne. Ja nie wiem, czy mi się to podoba. Ja mam nawet wątpliwości, czy mi się to podoba. Skoro tyle ludzi pojechało na długi weekend do Zakopca i wracało za Kopianką 6 godzin, to się chyba opłaca, nie? A tobie się to podoba? A nie wiem. Kiedyś ktoś mi opowiadał, że był świadkiem takiej rozmowy w dziekanacie na Uniwersytecie Warszawskim, nie powiem, w którym dziekanacie, że przyszedł student do dziekana i mówi, panie dziekanie, pan mi podpisze zgodę na coś tam. Dziekan wziął to pismo i tak do sekretarki. Panie Basiu, ja się zgadzam, czy ja się nie zgadzam? To jest nasze częste pytanie. Czy ja się zgadzam? Bo ja nie wiem, czy ja się w zasadzie sam zgadzam. Za mnie decyduje moja dziewczyna, za mnie decyduje moja matka, za mnie decyduje telewizja, za mnie decydują ci, którzy chcą mi ograniczyć wolność. Więc w pracy najlepiej pokrytykować ojca Rydzyka, pośmiać się z Kaczyńskich. Bezpiecznie, spokojnie, jesteśmy w większości, nikt nas nie ruszy. Nikt nas nie ruszy. Tylko pamiętajmy o konsekwencjach. Dzisiaj Pan Bóg mówi, jesteś wolny. Możesz robić, co chcesz, ale konsekwencje przyjdą. My bardzo nie lubimy
wiązać konsekwencje z przyczyną. My kręcimy. Pamiętajcie, co powiedział Pan Bóg do Kaina? Często to tu powtarzam. Kainie, dlaczego masz ponurą twarz? Gdybyś nie grzeszył, nie miałbyś ponurej twarzy. Przypomnijmy sobie wczorajszą ponurą twarz sprzed tygodnia. Dlaczego masz ponurą twarz? Ja? Bo mnie matka wkurza, szef pracy mnie wkurza, politycy mnie wkurzają, ceny mnie wkurzają, pogoda mnie wkurza. Nie, brachu. Gdybyś żył dobrze, nie miałbyś ponurej twarzy. Konsekwencje przyjdą. My często właśnie nie widzimy, że sami jesteśmy powodem pewnego zachowania. Tak mi się podobała anegdota, jak pewien facet, który miał papugę, zaniósł ją do weterynarza i mówi, proszę panie doktorze, ta papuga kaszle. Weterynarz ją bada, robi jej prześwietlenie płuc. Nie wiem, czy tam papugi mają płuca, ale chyba mają. No i robi jej to prześwietlenie i mówi, papuga jest zdrowa. Jak to zdrowa? Gdzie zdrowa? Przecież kaszle. To nie ona kaszle, to pan kaszle, ona pana naśladuje. No proszę państwa, ja wiem, że to nie ma takiego przełożenia prostego w życiu ludzi. Ale jak mi przychodzi kobieta i mówi, proszę księdza, moja rodzina jest bardzo wierząca. Ja jestem bardzo wierząca. A mój syn jest podłym draniem. A może on tym podłym draniem to jest na zasadzie papugi, co? Różnie bywa, ale nie, my nie widzimy przyczyn, że to często jesteśmy... I Pan Bóg nam to przypomina. Pan Bóg nam to przypomina. Możesz sobie zrobić, co chcesz, ale pamiętaj, potem przyjdą konsekwencje. Przyjdą konsekwencje. Dlatego ty kierujesz. Pamiętacie państwo, wszyscy na pewno pamiętamy tego pana, bo to słynna audycja radiowa, to dzwoni do różnych ludzi, podaje się za kogoś innego, dzwoni do pana w bardzo nietypowej sprawie. I on kiedyś zadzwonił do sklepu motoryzacyjnego i przedstawił się jako hurtownik sprzętu motoryzacyjnego. I mówi do tej kobiety, co pracuje w sklepie, proszę panią, mam taki aparat elektroniczny na podczerwień, że jak się podjeżdża na skrzyżowanie, to się naciska guzik i światła się zmieniają na zielone z czerwonych. Kupuje pani? A kobiecina mówi, no pewnie bym wzięła, właściciela nie ma, ale parę sztuk może bym kupiła, dobry taki aparacik. Uwierzyła, że jest taki aparacik, że się naciśnie guzik i się światła zmieniają. Państwo się uśmiechacie i słusznie, bo naiwność jej była wielka. A czy wiecie, że taki ludzie są tacy, którzy wierzą, że w życiu można sobie tak zmienić światło czerwone na zielone? Współżycie przed ślubem, pyk? Co to, nic z tego. Da się wjechać na czerwonym świetle. Proszę państwa, nawet przez niejedno czerwone światło się da przejechać na skrzyżowaniu, ale przy tej metodzie prędzej czy później będziemy mieli takie zderzenie boczne z jakimś samochodem. Co ludzie mają zderzenia boczne, bo sobie kiedyś aparacik kupili i zaczęli wjeżdżać na czerwone skrzyżowania. Właśnie na zasadzie, proszę państwa, jakoś tak będzie. Nawet polska szkoła nas tego uczy. W podstawówce i za moich czasów pamiętam takich uczniów, nic się nie uczyli. Nic się nie uczyli. Dlaczego? Bo i tak wiedzieli, że ją skończą. Wiecie państwo, co na radach pedagogicznych mówią? Przepchnijmy go do następnej klasy. Rok będzie mniej do końca szkoły. Nie jednego ucznia, tak jak elita, się wydala. Szkoła go wydala z siebie. Nie uczy. I tak po siódmej klasie, pac. I proszę państwa, my tak myślimy, że w życiu. Będę se współżyła z chłopakiem, będziemy sobie uprawiali seks taki czy inny, a potem jakoś to będzie, ojej, no teraz się nie martwmy, no. Tam potem się wyspowiadamy, może się zrobimy bardziej pobożni, może spotkamy jakieś fajne małżeństwo religijne. Nie, proszę państwa, wszystko będzie miało swoje konsekwencje. Na czym polega nagroda i kara Boża? To nie jest tak, że my coś robimy, potem Pan Bóg mówi, no czekaj, no to muszę ci jakąś nagrodę wymyślić albo karę. Nie. Kara i nagroda boska polega na tym, że Pan Bóg się troszczy, żebyśmy mieli konsekwencje swoich uczynków. Żebyśmy mieli konsekwencje swoich uczynków. Bo człowiek jest wolny i tylko dlatego może budować wielkie rzeczy. Powiem teraz coś krytycznego o Kościele. Nie wiem, jak jest teraz, ale pamiętam, że jak chodziłem na religię w szkole podstawowej, oczywiście do sali katechetycznej, to przez pierwsza klasa, druga, trzecia, czwarta, siostra nam stawiała same piątki. Co myśmy na tej lekcji religii robili? Czyśmy się uczyli, czyśmy się nie uczyli, czyśmy byli grzeczni? Siostra taka dobra była, stawiała nam same piątki. I państwo wiecie, te piątki nas w ogóle nie cieszyły. Ale z matematyki w szkole, a u tej matematyczki mieć piątkę, to była radość. My myślimy, że właśnie, że jeśli świat będzie taki, będziemy liczyć na to, że dostaniemy same piątki, to nas te piątki nie będą cieszyć. Nie będą cieszyć. Są konsekwencje. Adam Mickiewicz napisał kiedyś taki czterowiersz pod tytułem Źródła. Mówisz,
Niech sobie ludzie nie kochają Boga, byle im była cnota i ojczyzna droga. Głupiec mówi, niech sobie źródło wyschnie w górach, byleby mi płynęła woda w miejskich rurach. A co tam niewierzący chłopak, ale za to szlachetny, ale za to mądry. Niewierzący są tacy sami jak my. Proszę Państwa, oczywiście w pojedynczym egzemplarzu, ale społecznie niewiara. Słyszeliście Państwo o cywilizacji, która była areligijna i była piękna i wydawała pięknych ludzi. Mieliśmy próbki na wschodzie i w naszym kraju. Do czego to doprowadziło? Do katastrofy. Ale my często mówimy, oj, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy. Powtarzam, nie jeden niewierzący, którego dzisiaj tu nie ma w kościele, będzie prędzej w niebie przede mną. Ale jeśli patrzymy generalnie, to nie możemy sobie powiedzieć, oj, czy społeczeństwo będzie wierzące, niewierzące, byleby ludzie dobrze byli, życzliwi, byle szanowali innych. Bóg daje wolność. On sam do nas mówi, ja do ciebie stukam. Ja do ciebie delikatnie stukam, wpuścisz mnie? My nieraz byśmy chcieli powiedzieć, Panie Boże, wtargnij, no. Wtargnij do mnie, zrób porządek. Nie, nie, nie. Zaprosisz mi, pokażesz mi, gdzie jest błąd. Razem będziemy robić porządki. Ojej, jakie to wymagające. Chcielibyśmy takiego korepetatora, żeby za nas lekcje odrabiał. Pan Bóg nie jest taki, że pójdziemy do łazienki umyć zęby, a tu za naszymi plecami tup, 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 tup. Patrzymy, Pan Bóg siedzi w pokoju. Szczęść Boże, mówi do nas. Jeszcze kapcie przyniósł na zmianę. Chyba chce się dłużej zatrzymać. On będzie stał i stukał. Diabeł wchodzi. Diabeł wchodzi natrętnie, sprytnie, wciska się, molestuje, napastuje. Pan Bóg nas uczy wolności. Jeśli chcesz, będę. Jeśli nie chcesz, nie będę. Wyjdę. Wyjdę. Zastanówmy się, kiedy mówimy o tej wolności i konsekwencjach. Proszę Państwa, myślę, że w Waszych rodzinach tego nie ma, ale bądźcie czujni na to. Na te nasze odzywki, idź do diabła, a jeśli diabli wezmą. Błogosławmy się. Naprawdę, kochani, błogosławmy się. To nie jest wstyd, jak ojciec 18-letnią córkę, 20-letnią zrobi jej krzyżyk na czole. Może tak pierwszy raz to głupio. Tak jak ksiądz tak się zachowuje, róbmy sobie krzyżyki na czole. Błogosławmy. I jedź z Bogiem. Zostań z Panem Bogiem. Szczęści Boże. To nie tylko górnicy tak mają prawo mówić na Śląsku. Już może kończąc, kochani, Pan Bóg jest nieprawdopodobnie szanujący wolność. Nieprawdopodobnie szanujący. Zero zniewolenia, zero gry, zero manewru. Wszystko jest, chcesz, ja cię szanuję, jesteś wielki i ja cię traktuję jak wielkiego, ja ci przedstawiam konsekwencje i teraz żyj, bracie, żyj, wybieraj sam. I Pan Bóg spełnia nasze, w zasadzie wszystkie nasze prośby, które nie zaprzeczają miłości, bo On nie może spełnić prośby, która będzie zaprzeczeniem miłości. Pan Bóg nie spełni jednej prośby. Panie Boże, przestań mnie szanować. Przestań mnie szanować. To mi kiedyś jeden chłopak powiedział, że tak dziewczynie mówił, słuchaj, wiesz, ja cię nie namawiam do seksu, bo ja cię szanuję. Oj, to już byś mnie trochę przestał szanować może. To. My nieraz chcemy, żeby mnie ktoś przestał szanować. Pan Bóg tej prośby nigdy nie spełni, chociażbyśmy błagali. Ja cię zawsze będę szanować. Ale inne prośby, tą najważniejszą prośbę w naszym życiu, pierwszą prośbę spełnia. I wiecie, co ludzi, większość ludzi wybiera? Ja chcę być panem swojego życia. Trudno mi powiedzieć w procentach, to jest niezmierzalna sprawa, ale większość ludzi wybiera, ja chcę być panem swojego życia. Ja chcę być najmądrzejszy w życiu. Ja chcę oceniać wszystkich i wszystko. Nawet w tych gierkach to widać, tak mówię o tym. Proszę Państwa, jeśli ktoś przychodzi do mnie i mówi tak, proszę księdza, ja wiem, że jestem beznadziejnie głupi, to proszę zwrócić uwagę na grę, że zanim powie beznadziejnie głupi, to powie ja wiem. Ja wiem. Ja wiem. To jest ważniejsze, że on coś wie. Nawet jak ktoś mówi, ja wiem, że nic nie wiem. A skąd ty to wiesz? Skąd ty to wiesz? Proszę Państwa, jesteśmy panami swojego życia i wiele rzeczy robimy, bo chcemy. Nieraz ludzie przychodzą i nas, księdza, mam kłopoty z czystością. Z dziewczyną grzeszę. Nie chcę tego. No naprawdę nie chcę, ale nie daję rad. Nie daję rad. Nie chcesz tego? A ja ci mówię, że tak nie jest. Proszę Państwa, wyobraźmy sobie taką sytuację. Trochę będzie jak science fiction. Idzie właśnie chłopak do dziewczyny na randkę i niestety wie, że zgrzeszył. No nie chcę tego, ale już wiem, że będzie źle. Ona jest sama, ona jest piękna, ja jestem już rozpalony. Od rana myślę o tym spotkaniu. Idzie do niej, no będzie grzech. No nie chcę tego, ale wiem, że będzie. I nagle tuż przed klatką podchodzi do niego o ciemnej karnacji podejrzany typ i mówi, jestem demonem. Wiemy już, po co idziesz. Wiemy, co będzie tam się działo.
wyrażam ci w imieniu piekła wielkie uznanie. Bardzo się cieszymy z tego, co będziecie robić. Także odwagi, bracie. Proszę państwa, ilu facetów w tym momencie powiedziało, co? Demon? Moją Gosię? Tak każe strasznie potraktować? Ilu facetów by w tym momencie, że to pragnienie cudzołóstwa okazuje się, że to nie jest twoje, że to całe piekło nad tobą jest? Ilu facetów by przepowiedziało, Gosiu, wyjmij różaniec, odmówimy tajemnice bolesne. A w ogóle to tak bym chciał, żebyś poszła do klasztoru, ja się poświęcę. Demon mi, proszę państwa, gdybyśmy się dowiedzieli, idziecie do domu i powiedziecie, wygarnę matce, a ktoś ci mówi, bardzo się cieszę, wygarnij matce, jeszcze ode mnie i dołóż trochę. Co mi tu moją mamusię będziesz napuszczał mnie na moją mamusię kochaną? Wiecie, dlaczego my wiele rzeczy robimy? Bo to ja robię. A gdyby się okazało, że to nie ja, to ja nagle tego nie chcę robić. Pamiętam, jak rozmawiałem z dziewczyną, która miała konszachty z demonami i wbijała sobie szpilki, po prostu igły sobie wbijała. Ja mówię, dziewczyno, na litość boską, po co ty to robisz? Przecież to żadnej przyjemności w tym nie ma, przecież to cię boli. Boli, proszę księdza, potwornie. Dlaczego robisz? Bo ja tak chcę. I my wiele rzeczy robimy, wersja oficjalna rozumu, ja nie chcę, no nie mam innego wyjścia, muszę to robić. Proszę państwa, wiecie, kiedyś jedna pani zagrała z synem wabank. Syn nie chciał chodzić do kościoła. Mamo, w kościele jest nudno, księża głupoty gadają, a w ogóle ci księża to tacy niemoralni. I ona za tydzień, 9:10, ona w wyrku leży. Co, mamo, nie wstajesz? Wiesz, synusiu, przekonałeś mnie, msza święta jest nudna. Mama, nie żartuj. Księża są beznadziejni. Weź, włącz na drugi program, filmik fajny obejrzymy. No ale mama, no tak nie pójdziesz do kościoła, tak no może byśmy jednak poszli. Chcecie niejednego człowieka przekonać do zachowywania 10 przykazań? Zabrońcie mu do wykonywania 10 przykazań. Wiecie, co jest dla nas najważniejsze? Dla wielu ludzi, co ja chcę. Ja decyduję, że będę krytykował kościół, nie chodził do kościoła, uprawiał seks, że będę kłócił się z matką. Ja tak decyduję. I to jest dla nas często najważniejsze. Trzeba się przyjrzeć tego, czego naprawdę chcę. Już powtórzę do znudzenia. Pan Jezus bez przerwy pytał, co chcesz? Czego ty naprawdę chcesz? My kręcimy, że ja nie chcę przeklinać, ale przeklinam. Że ja nie chcę kraść, ale muszę kraść. Nie. Gdyby cię ktoś zaczął zmuszać do kradzieży, natychmiast powiedział, dlaczego mnie zmuszasz do kradzieży? Dlaczego mnie zmuszasz do kradzieży? W niejednej szkole, proszę państwa, żeby wzmocnić miłość do kościoła, trzeba pozdejmować krzyże. Młodzież przyjdzie, jak to? Krzyże? Przewięca katechety. Nocne czuwanie w obronie krzyży poprosimy. A gdyby to zrobił wcześniej, on sam na to wpadł. Droga młodzieży, nocne czuwanie. No co ksiądz żartuje? Co ksiądz żartuje? Pycha. Proszę państwa, coraz jestem bardziej przekonany, że źródeł naszych grzechów, czystości, kradzieży, złości, leży pycha. Nawet jak przychodzą do mnie ludzie, słówka nie potrafią powiedzieć, jak mówią, to mówią tak cichutko. Wydawać by się mogło tacy biedni, zmarnowani przez grzech, tych traum mieli tyle w życiu. A potem jak gadamy, miesiąc, drugi, trzeci, okazuje się, że tam była taka pycha, że się w pokoju nie mieściła. Wszystko było ocenione, wszystko było wyśmiane, cynicznie zlekceważone, przede wszystkim samym sobą. Pamiętajcie, człowiek, który mówi, jestem beznadziejny, jest pyszny. Wydaje werdykt arbitralny, jest pyszny. Człowiek, któremu się mówi, słuchaj stary, Chrystus cię uratuje. A on mówi, nie, nie, to jest nieprawdopodobna pycha. Proszę państwa, kto z nas idąc do lekarza, lekarz nas zbadał, wypisuje receptę, a my mówimy, co mi pan przepisał? Ten lek dawno mi nie pomaga. Co mi pan tu radzi? Śmiesznie jest, panie doktorze, to już mi dawno nie pomaga. Nic mi pan nie pomoże. To jest pycha. My lekarza pytamy, tak, ile razy? Dwa razy po jedzeniu w czasie jest, dziękuję panie doktorze. A Pan Bóg przychodzi i mówi, ja cię uzdrowię, ja cię wskrzeszę. A, Panie Boże, nie dasz rady. Nie wiesz, na jaki przypadek trafiłeś. Co się mądrzysz? Co się mądrzysz? Jeszcze będziesz santo subito. Tylko trzeba być pokornym, naprawdę pokornym. To z naszą pychą sobie Bóg nie może poradzić. Nie z czystością, nie z hormonami. Z naszą pychą sobie Bóg nie może poradzić. Jesteśmy wolni i każdy z nas wybiera pokorę albo pychę. I każdy z nas dzisiaj na tej mszy świętej albo się będzie modlił, albo będzie przeczekiwał do końca. Jesteś wolny.
Możesz tą przeświętą przeżyć genialnie. Możesz przyjąć komunię świętą dzisiaj z wielką wiarą, przygotować się do niej, dziękczynienie zrobić. A możesz już myśleć o tym, o lodziarni na Starym Mieście. Tam jest dużo ludzi, więc pewnie tam jest fajnie. Jesteśmy wolni i proszę Państwa, to jest przepiękne. Człowiek jak jest wolny, to czuje, jak się robi wielki. Czuję, jak się robi wielki. Ja będę decydował właśnie. W istocie oddam się Bogu albo się Bogu nie oddam. Jesteśmy wolni.